kocham pana, panie Sułku. Odcinek 277. Jakiś taki jestem, nie za bardzo, jak się tak na mnie popatrzy, pani Elizo. No niech pan pokaże. No. Prawda? Ale o co panu chodzi? O to, że idzie rok 2000. A no idzie. Idzie. Cholera jasna, psia krew, słowo cholera. No klnie pana, powinien się pan cieszyć, jak wszyscy naokoło. Z czego? Może z tego? Niech pani lepiej popatrzy do lustra. Jak ja nędznie wyglądam. Ale nędza. Tylko siąść i płakać. No niech pan nie przesadza. Wygląda pan stale tak samo. A to też jest do pewnego stopnia jakieś osiągnięcie. Nie każdy tak się nie zmienia jak pan. Pan od co najmniej 25 lat wygląda tak samo. No w każdym razie bardzo młodo. Niektórym w pana wieku powypadały włosy i są łysi. Niektórym zęby i są szczerbaci. No, chyba, że sobie sztuczne powstawiali. No, ale to tylko ci zamożniejsi. No, to tak. Biedaki chodzą ze szczerbami i trudno im gryźć, a ja gryzę i gryzę. Oj, tak. A są tacy, którzy chodzą o lasce. No, ale nie ja. No, sam pan widzi. Oj, tak. Nie jest tak źle. Ale wygląda to marnie. Zwłaszcza jak się to, co tutaj w lustrze oboje widzimy, porówna ze zdjęciami w tych kolorowych magazynach, co ich teraz kupa na śmietniku. Rzeczywiście można sobie poczytać. Kupa. I pooglądać. I porównać. Wszyscy tam tacy ładni, bogaci. Czyści przede wszystkim. No, nie to, co ja. A nikt panu nie broni myć się, ile dusza zapragnie. Wodę na razie mamy i mydło akurat też. Możliwe. Idzie rok 2000 i tak stoję przed lustrem i tak sobie rozmyślam. No właśnie widzę. Ach, to niczego dobrego nie wróży. Niczego? Na kogo ja właściwie wyrosłem? Panie Elizo, pani zdaniem oczywiście. Moim zdaniem jeszcze pan tak ze wszystkim nie wyrósł. To po pierwsze. Po drugie, jakoś tam pan w pewnym sensie pomaleńku żyje. Ma pan co jeść, ma pan gdzie spać, to już coś. Ale kariery wielkiej raczej nie zrobiłem. No wielkiej nie, ale jednak jest pan lubiany w szkole. Ale nie przez nauczycieli. Marucha się panu odkłania. Czapką. Listonoszka pana lubi. O, i to mnie akurat lekko denerwuje. A mnie nie. W sklepie pana aż tak nie oszukują. Bo wiedzą, że zawsze pani się za mną ujmie. Że w razie kantu przyjdzie pani z awanturą, że dzieci okradają. Bo dzieci są takie bezbronne. Jednym słowem, uważa pani, że nie jest tak źle, tak? Ale zapomniał pan o czymś najważniejszym. O czym niby? O tym, że przez wiele, wiele lat jest pan nieustannie i niezmiennie, a jeżeli zmiennie, to tylko w kierunku dodatnim. Kochany przez kogoś. I domyślam się, do czego pani pije, cicho. Ja jednak muszę w takim momencie to powiedzieć. No dobrze, to niech pani już mówi. No kocham pana, panie Sułku. Cicho. Nie każdy jest tak kochany, niech pan nie myśli. Cicho. Dzięki temu nie jest pan przynajmniej samotny i opuszczony. No i co z tego? Nie będę już patrzył do lustra. To moje odbicie nie jest bynajmniej wesołe. A mogło być o wiele gorzej. Wiem, mógłbym być starym, bezzębnym dziadem o lasce, bez dachu nad głową i o suchym pysku, tak? No zdecydowanie tak. To ma pani wielką rację. Naprawdę pan tak uważa? Naprawdę. Wystarczy dobrze pomyśleć. Tylu kumpli się zmarnowało. W jakim sensie? W życiowym. No na przykład. No na przykład Remek Zielonogórski, pamięta go pani? Nie. No chodził ze mną do trzeciej klasy. A wiem, 3 lata. Ten z ostatniej ławki. Ten. No tak, ten co dostał po matce mieszkanie. Tak, i je sprzedał. Nie wiedziałam. Jakiś czas hulał za te pieniądze z koleżkami, a teraz mieszka na dworcu. Jest bezdomny. No, sam sobie to zawdzięczę. Widziałam go niedawno. Na peronie cały siny jest. Ojej, zimno. Nie, od piwa. Pije? Pije. Oj,
Dobrze, że pan nie pije. Bo jest mi niedobrze. Po alkoholu. To bardzo dobrze, że panu niedobrze. Albo Witek. Który? Bo było dwóch Witków w pana życiu. Aha, jeden, o ile pamiętam, dokądś wyjechał, czy coś w tym rodzaju. Nie ten, co wyjechał do Bułgarii na stałe. Tylko ten, co handlował kotami. Aha, już wiem. Łapał koty po piwnicach, farbował je i sprzedawał jako Angory. Właśnie ten. No i jak mu się teraz powodzi? Siedzi. Na pieniądzach? Nie, w więzieniu. Sprzedał jednemu staruszkowi małego tygrysa. No i ten tygrys najpierw nic. Ale jak wyrósł, to go zjadł. Staruszka? Staruszka. Ojej, to straszne. No, albo Waldek. Ten z krzywym nosem? Ten. No, to co tam u niego? To pan mu ten nos wtedy tak tym... Doniczko. Właśnie, doniczko. Rzucił szkołę po czwartej klasie, chciał zostać natychmiast policjantem. I został? Nie, złodziejem został. Krzywono, co nim mówili. No nic dziwnego. Też mu w życiu raczej nie poszło. Co rozsyłali rysopis, to od razu ktoś go poznawał i go łapali. No tak. Można powiedzieć, że zrobił mu pan niedźwiedzią przysługę. Tak, można tak powiedzieć. No trochę się przyczyniłem. Albo taka Iwonka z Woli. A pamiętam. Bardzo ładna dziewuszka. Chciała być aktorką. Zgadza się. Jest w jakimś teatrze? W Narodowym. No proszę. Sprząta tam w ubikacjach, a też pije. I ma 7 dzieci. Wszystkie w domu dziecka. Aha, no tak, to nie wyszło trochę. To znaczy wyszło, ale nie tak, jak było zaplanowane. Oj, no cóż, bywa i tak. Bywa. Z całej naszej szkoły, można powiedzieć, na przestrzeni wieków. Nie wyszedł ani jeden poseł czy senator. Nie było ani jednego pisarza czy dziennikarza. Nikt z naszej szkoły nie został choćby biznesmenem. Nie wyszedł z niej także ani jeden wybitny sportowiec. Nawet konduktor ani jeden, panie Elizo. Nawet magazynier czy cieć. Tak to wygląda. No, to nie może być już kwestia przypadku. To tak mi się przynajmniej wydaje. No, chyba nie. No tak, wychodzi na to, że to pan jest jako jedyny ozdobą tej placówki. Ozdobą? No a czym? Mimo, że siedzę 22 rok w 5 klasie. Oczywiście! Chodźmy wobec tego jeszcze raz popatrzeć do lustra. No i co? No, ozdoba. No. Jestem ozdobą. No. Nie, to od razu lepiej wygląda. No, mówiłam, że nie jest tak źle. Cicho, ozdoba. Tymczasem Gajowy Marucha od czasu do czasu bywał ozdobą całego lasu. Do usłyszenia.